Multimilioner uniewinniony po oskarżeniu o gwałt twierdzi, że spenetrował kobietę przypadkowo. Ten mężczyzna twierdzi, że poślizgnął się i wpadł prosto w waginę 18-letniej dziewczyny swoim penisem i był to zupełny przypadek. Ta historia przekonała sąd w Londynie i 46-letni multimilioner został uniewinniony. Ehsan Abdulaziz zaprosił swoją 24-letnią kochankę i jej 18-letnią koleżankę do prywatnego stolika w klubie w Londynie. Kupił im kilka drinków, po czym zawiózł swoim Aston Martinem do jego luksusowego apartamentu, gdzie cała trójka kontynuowała imprezę. Po jakimś czasie mężczyzna poszedł z 24-latką do sypialni, a 18-letnia koleżanka postanowiła zdrzemnąć się na kanapie. Mówi, że gdy się obudziła, Abdulaziz leżał na i w niej. Wkrótce potem został aresztowany. Kiedy na kobiecie znaleziono DNA Abdulaziza, mężczyzna wytłumaczył, że poślizgnął się. Jego penis był akurat w stanie erekcji i wpadł prosto w kobietę. Sąd obradował całe 30 minut, by stwierdzić, że to całkiem prawdopodobne i bogacz został uniewinniony. Cóż, coś takiego może się przecież zdarzyć każdemu z nas, prawda?